Do świata starego, dobrego jazzu w piątkowy wieczór zabrało publiczność Raciborskie Centrum Kultury. Na scenie królowały trzy zespoły legendy. Raciborski Zespół Bez Nazwy, Rybnicki Sound Silesian Brass Band oraz Jazz Band Ball Orkiestra z Krakowa na finał. Jesień muzyczna, piąta organizowana w Raciborskim Centrum Kultury, z cyklem odbywała się w Domu Kultury Strzega. Dzisiejszy koncert i właściwie koncerty w ramach Piątej Jesieni Muzycznej odbywają się tu w Raciborskim Centrum Kultury przy ulicy Chopina, ale to nie bez pozoru. Chciałam przede wszystkim, aby muzycy, którzy dziś występują na scenie i wystąpią przed Państwem, którzy również grali w Domu Kultury Strzega, zbadali akustykę tej sali i myślę zobaczyli, jak wygląda budynek właśnie w Górnicy. Na pewno jest trema, bo jest też świadomość, że tak powiem, możliwości takich wielkich muzyków. Jest to też na pewno frajda, bo oczywiście można się dużo nauczyć, słuchając na żywo tych muzyków i wyciągnąć z tego jakieś wnioski i doświadczenia dla siebie. Skąd w ogóle miłość do takiej muzyki, bo ona chyba łatwa nie jest. No ta improwizacja to temu cały czas towarzyszy. To nie lepiej coś po prostu według nut, planu? To zależy, bo wydaje mi się, że najtrudniej jest się na początku przełamać i tak się otworzyć właśnie na to, żeby po prostu grać tak od serca, nie z nut. To jest jakby inny poziom, nie wiem, inny poziom świadomości. Ale taki rodzaj muzyki no, nie był mi obcy, ponieważ mój ojciec od zawsze grał jazz i odkąd pamiętam, byliśmy mali, to musiałyśmy słuchać siostrą koncertów, nawet jak one się nam się wcale nie podobały. Gdzieś to tak było wdrukowywane. Bo później pamiętam, kiedyś pojechałam na koncert jazzowy do Rybnika, gdzie przeżyłam takie olśnienie, że no po prostu tak mi się podobało, że to był taki przełom, że potem już sama chciałam. To był zespół, który w zasadzie na nas płynął już 30 parę lat temu, jak graliśmy pierwszy raz na Złotej Tarce i sobie upatrzyliśmy ten zespół i jak mamy możliwość, to zawsze z nimi gramy, oni nas zapraszają, my ich, no i tak ta współpraca działa. Za co można pokochać jazz? Za wszystko, to trzeba lubić po prostu. Jeżeli ktoś tego nie lubi, to powie, że to jest do niczego muzyka, ale jeżeli ktoś się troszeczkę na tym zna i lubi to, no to pokocha na pewno. Wieczór jazzowy w zupełnie innym charakterze, zespół Bez Nazwy, także goście z Rybnika, zespół SSBB, czyli Soul Sound Brass Band i znakomity zespół jazzowy, który też gościł w Raciborskim Centrum Kultury, grał również na pierwszej jesieni muzycznej, zaprzyjaźniony zarówno z zespołem Bez Nazwy, a także właśnie z Salesianami z Rybnika, to Jazz Band Ball Orkiestra.